Dokonując włamań i gwałtów napadł 200 osób. Zostałam zgwałcona. Krwawie. Równie dobrze mógł ją udusić lub zastrzelić. Był zwykłym taksówkarzem. Chodził do kościoła, dbał o chorą żonę. Nie wiem, kim jest nocny prześladowca, ale na pewno nie był to Delroy Grant. A jednak, dzięki niezwykłej ostrożności wymykał się policji przez 20 lat. Zło z bliska. Nocny prześladowca. Zamaskowany mężczyzna obserwuje ofiarę. Jego sąsiedzi są przekonani, że jest w pracy w taksówce. Policja ściga go od dekady. W tym czasie dokonał 12 gwałtów. Nie pozostawia żadnych śladów. Szykuje się do ataku. Miejscowe centrum alarmowe odbiera telefon. Mocno krwawie. Potrzebuje pomocy. Takie zgłoszenia są nietypowe. Starsi ludzie dzwonią, gdy upadną lub potrzebują leków. Nie w sprawie gwałtów i włamań. Zostałam zgwałcona. Strasznie krwawie. Karetka przybędzie lada moment. W pierwszej chwili sądziłem, że się przesłyszałem. Simon Cassidy po raz pierwszy usłyszał o włamywaczu-gwałcicielu grasującym w Londynie. Pomyślał, że wciąż może być w domu starszej pani. Została zgwałcona. Może trzeba zawiadomić policję. Jesteś pewny? Tak, powiedziała. Zawiadomiłem o zdarzeniu policję. Za chwilę usłyszy pani syreny policji i pogotowia. Włamywacz doskonale wie, gdzie mieszkają samotni starsi ludzie. Policja nazywa go nocnym prześladowcą. Gdy już wybrał ofiarę, czekał, aż w jej domu zgasną światła. Ślady, które zostawiał w trawie i nagrania z kamer, świadczą o tym, że potrafił tkwić w miejscu godzinami. Działał skrupulatnie i rozważnie. Gdy wyjmował szybę z okna, delikatnie opierał ją o ścianę. Istny pedant. Jeżeli sztućce w szufladzie nie były ułożone i dokładnie wytarte, bił mnie. Poruszał się bezszelestnie. Uniemożliwiał ofiarom wezwanie pomocy. Odcinał prąd i telefon. Z czasem musiał zmodyfikować swoje metody. Ludzie zaczęli korzystać z telefonów bezprzewodowych i komórek. Zabierał wszystkie takie urządzenia i kładł je w miejscu, do którego ofiara nie mogła sięgnąć. Drobiazgowość i dokładność sprawcy nie umknęły uwadze policji. Mogło chodzić o zaburzenie psychiczne. Zamaskowany mężczyzna to urodzony na Jamajce Delroy Grant. Zwodził policję przez 20 lat. Udało mu się przekonać całe otoczenie, że ciężko pracuje jako taksówkarz. Jest przykładnym obywatelem i kochającym ojcem 8 dzieci. Gdy u jego drugiej żony Jennifer zdiagnozowano stwardnienie rozsiane, opiekował się nią dzień i noc. Sprawiał wrażenie człowieka, który w życiu kieruje się zasadami. Regularnie bywa w kościele. Zawsze dobrze się prezentuje. On the Sundays you'd see him in his suit and nice, and when he wasn't in his suit he still was well presented. Nawet gdy chodził z kolegami na piwo lub na grilla, zachowywał się inaczej niż ona. Nie przeklinał, nie przesadzał z piciem. He didn't swear, he didn't drink excessively. Był inteligentny, ujmujący, co stanowi wyjątkowo dziwne połączenie z jego czynami. Grywał z przyjaciółmi w krykieta. Zawsze był uśmiechnięty, nie narzekał, nawet gdy miewał gorsze dni. Ktoś ze słabszym charakterem wyparłby się chorej żony. On miał honor. Opiekował się nią. Ulubieniec sąsiadów dysponował idealnym alibi. Aby w nocy dokonywać włamań i gwałtów. Nie znali oni jego przeszłości sprzed przeprowadzki do Anglii. Wyjechał z Jamajki, gdy miał 15 lat. Jako nastolatek regularnie łamał prawo. Uczestniczył w kradzieżach, później także w napadach z bronią. Siedział w więzieniu. Dzienne życie Delroya Granta stanowiło zaprzeczenie jego nocnego wcielenia. Wydawało mi się, że poznałam księcia z bajki. Był przystojny. Chodziliśmy na randki do ekskluzywnych restauracji, pubów i klubów. Pobrali się. Nie przeszkodziło mu to w planowaniu okrutnego czynu – gwałtu. Wybór ofiar w starszym wieku mógł wynikać z ostrożności. Takie osoby rzadziej zgłaszają, że doszło do przestępstwa. Mógł też być podyktowany niechęcią wobec starszych lub seksualną fascynacją. Sprawca przez pewien czas pracował w domu opieki, gdzie odkrył, że pensjonariuszami łatwo manipulować i wkraść się w ich łaski. Zostawił ślad, dlatego policja wiedziała, że ma do czynienia z seryjnym gwałcicielem. Pierwsze z przypisywanych mu przestępstw miało miejsce w 1992 roku. W domu ofiary znaleziono jego DNA. W 1998 roku zidentyfikowano je po raz drugi. Policja połączyła sprawy. Mimo że przez lata polowano na sprawcę, wszystkie wysiłki okazały się daremne. W końcu poproszono o pomoc jednego z najlepszych śledczych, Colina Suttona, który na co dzień zajmował się ściganiem morderców. Colin Sutton is drafted in to find a sadistic serial rapist. Wiedziałem, że to może być moja ostatnia ważna sprawa, nim przejdę na emeryturę. Ludzie mówili, że nie da się jej rozwiązać, bo Grant jest za sprytny. Nocny prześladowca czai się w ciemnościach, szukając ofiar. Czy detektywowi uda się go przechytrzyć? Zapytał, czy chce uprawiać seks. Odmówiłam. Delroy Grant ma jeszcze jeden sekret. Powód, dla którego dokonuje włamań. Potrzebował pieniędzy. Miał 20 000 funtów długów, na pokrycie których brakowało mu środków. Na nagraniach widać, jak korzysta z kart bankomatowych. Policja wiedziała, jak je zdobył. Ktoś szarpał mnie za ramię. Obudziłam się. Zszokowana próbowałam usiąść. Zobaczyłam czarnego mężczyznę. Świecił na mnie latarką. Kołdrę miałam zsuniętą do wysokości kolan. DNA pozwoliło naukowcom ustalić, że sprawca ma jamańsko-karaibskie korzenie. Śledczy polecieli do Trinidadu. Z jakiegoś niewyjaśnionego powodu ludzie, którzy odpowiadali za przebieg śledztwa, uparli się, że można je rozwiązać tylko dzięki skupieniu się na DNA. Ślepo podążali za wynikami badań naukowców. Wydali 1000 funtów na podróż do Trinidadu. Delroy Grant nigdy tam nie był. Pochodził z Jamajki. Policji całe lata nie udawało się wpaść na trop złoczyńcy, który mieszkał pół godziny drogi od domów swoich ofiar. Janet Watson była zafascynowana Delroyem Grantem. Wyszła za niego po 2 tygodniach znajomości. Potrafił roztaczać wokół swe uroki. Był przemiły. Zachowywał się jak prawdziwy dżentelmen. Każdy się na to nabierał. W domowym zaciszu ujawnił prawdziwą naturę. Gdy wzięliśmy ślub, sielanka przeobraziła się w koszmar. Cały czas mnie bił, nawet gdy byłam w ciąży. Stał się potworem. To nie był mężczyzna, którego zgodziłam się poślubić. Z kim innym tańczyłam i organizowałam przeprowadzkę. Czar prysł. Stał się kimś zupełnie innym. Delroy Grant, tak samo jak nocny prześladowca, miał obsesję na punkcie porządku. Nie mógł znieść, kiedy zauważył gdzieś odrobinę kurzu lub jakiś przedmiot leżał nie na swoim miejscu. Właściwie wystarczyło spojrzeć w złą stronę. Wszystko kończyło się biciem. Chyba lubił patrzeć, jak płacze i cierpie. Od początku musiał mieć władczy charakter. A cała ta fasada normalności runęła, gdy okazało się, że żona nie wypełnia wszystkich jego rozkazów. Wtedy Delroy Grant pokazał prawdziwą twarz. Rodzina ani policja nie podejrzewały, że pedantyczny Delroy jest nocnym prześladowcą. Na ten poczynał sobie coraz śmielej. Ofiary pozostawały bezbronne wobec jego ataków. Czaił się, obserwował. Wyczekiwał odpowiedniej chwili i niezauważenie wchodził do środka. Przeszukał moją sypialnię. Usiadł na łóżku, pochylił się nade mną i zapytał, czy mam ochotę na seks. Zszokowana zaprzeczyłam. Powiedziałam, że jestem starszą kobietą i żeby nie robił mi krzywdy. Nie odpowiedział. Nie próbował mnie unieruchomić. Nie śpieszył się. Gwałt dawał mu nie tylko poczucie dominacji. Usiłował stworzyć pozory normalności. Chciał, żeby napadnięte kobiety były mu wdzięczne. Zazwyczaj prowadziły one samotne życie. Być może nikt nie zauważyłby nawet ich zaginięcia. On poświęcał im dużo uwagi i uważał, że robił im przysługę. Po 5 latach małżeństwa rozwodzi się z nim pierwsza żona. Delroy Grant zakłada nową rodzinę. Druga żona wkrótce zapada na stwardnienie rozsiane. W nocy jest bezlitosnym gwałcicielem, za dnia przykładnym obywatelem. Od kiedy Jennifer zaczęła poruszać się na wózku inwalidzkim, widywałam ich częściej. Przebudowali mieszkanie. Wynosił ją z domu, sadzał w samochodzie. Wiedziałam, że jadą do sklepu lub do kościoła. Stale się nią opiekował. Nawet syn z poprzedniego małżeństwa zauważył zmianę. Sprawiał wrażenie porządnego gościa. Dbał, żeby jego żona miała wszystko, czego potrzebuje, aby było jej wygodnie. Szczęściara. Zastanawiałem się, czy bije ją tak samo jak mamę. Dlaczego to robił? Wobec tamtych ludzi był normalny. Uwielbiali go. Stworzył idealną przykrywkę dla swoich sekretów. Gdy jego druga żona stała się niepełnosprawna, zaspokoił potrzebę skrajnej dominacji. Opieka nad nią wymagała dużo wysiłku, ale miał nad nią pełną kontrolę. Nie musiał jej terroryzować. Nie stawiała żadnego oporu. Dzięki chorej żonie i karnym dzieciom całkowicie panował nad sytuacją. Stał się wzorowym mężem i ojcem. Idealna gra pozorów. Wodził policję za nos. Znów mógł przywdziać maskę. Żadna starsza pani w Londynie nie mogła czuć się bezpiecznie. Nocny prześladowca atakuje coraz częściej. Wciąż pozostaje nieuchwytny dla policji. Wiadomo tylko, że jest czarny, jak tysiące mężczyzn w Londynie, i że nosi kominiarkę. Jego najbliżsi niczego nie podejrzewają. Do 2003 roku zgwałcił kilkanaście kobiet i ograbił ponad 200 domów. Próby zidentyfikowania go dzięki DNA nie przynoszą rezultatu. Na liście podejrzanych było 5000 mężczyzn. Po tygodniu pracy nad sprawą zapytałem, ilu z nich zbadano przez ten czas. W odpowiedzi usłyszałem jednego. Żeby zająć się wszystkimi, trzeba by 100 lat. Powiedziałem, że chyba nie mamy tyle czasu. Policja nie dysponuje środkami, by zbadać DNA tysięcy czarnych mężczyzn. Tożsamość nocnego prześladowcy pozostaje zagadką. Znów poluje. W razie wpadki chce obwinić syna. Jesteśmy podobnego wzrostu i postury. Dowiedziałem się, że powiedział policji, że to mnie szukają. Co za zwyrodnialec. Jestem jego synem, a on chciał wpakować mnie do więzienia. On pozostałby na wolności i pękałby ze śmiechu. 15 15 lat policja nie posunęła śledztwa ani o krok. Wtedy do akcji wkroczył doświadczony detektyw Colin Sutton. Wkrótce poznał przerażające szczegóły sprawy. Ta kobieta miała 93 lata. Mieszkała w pięknym domu. Jej mąż nie żył od 20 lat. Chwyciła mnie za rękę, spojrzała mi w oczy i powiedziała z dyskrecją: Colin, zostałam zhańbiona. Dopiero wtedy dotarło do mnie, jak potworne są czyny tego człowieka. Żyła jeszcze kilka tygodni, przestała jeść i zmarła. Delroy Grant ją zabił. Równie dobrze mógł ją udusić lub zastrzelić. Policja wpadła na świeży trop. W 2003 roku jedna z ofiar powiedziała, że jedyni czarni, jakich zna, to taksówkarze. I on może być jednym z nich. Sąsiedzi zaczęli zwracać uwagę na jego pracę. Słyszeliśmy, jak odjeżdża, aby coś zarobić, i wraca, żeby opiekować się żoną. Przyjeżdżał o różnych porach. 3:30, 4:00, 5:00. Policja nadal skupia się na DNA. Sutton przyjmuje nową strategię. Zastanawiałem się, jak prowadzono by śledztwo, gdyby nie było DNA. Doszedłem do wniosku, że na naszą korzyść działa fakt, że sprawca cały czas atakuje i należy go złapać na gorącym uczynku. Śledztwu zaszkodziło, że przez 17 lat skupiano się wyłącznie na DNA. Suttonowi zajęło 17 dni, aby odwrócić bieg sprawy. Wiedział, że ta droga prowadzi donikąd. Należało zacząć obserwować okolice, w której działał, i przyłapać go w trakcie włamania. Sutton chciał, żeby przydzielono mu 150 ludzi i 18 kamer. Szefowie niechętnie poszli na kompromis. Dostałem 70 policjantów. Pozostało siedzieć i czekać. Rozstawiono sidła. Opiekunka w domu Granta usłyszała coś dziwnego. Powiedział, że gdy świeci się komuś latarką w oczy, ta osoba nic nie widzi. Ale nadal nikt go nie podejrzewa. Nocny prześladowca zaczyna atakować również mężczyzn. Człowiek ten podczas II wojny światowej uciekł z obozu koncentracyjnego w Polsce i przedostał się do Anglii, gdzie pracował nad złamaniem szyfru Enigmy. Mówił po polsku i niemiecku. Delroy Grant włamał się do niego po raz drugi. Rok wcześniej przyszedł odziany na czarno, zamaskowany. Wyszedłem mu naprzeciw. Był zaskoczony, że nie śpi. Poszedł sobie. Za drugim razem chciał pieniędzy. Dałem mu je. Powiedział, że chce czegoś jeszcze. Wziął pieniądze. Potem dopuścił się czynów lubieżnych. Dla tego człowieka najgorsze było to, że został napadnięty po raz drugi. Pieniądze nie miały znaczenia. Przede wszystkim został okrutnie poniżony. Sprawca chce, żeby ofiary wstydziły się zgłaszać na policję. Plan zadziałał. Atakuje starszych, bezbronnych ludzi, którzy wstydzą się powiadamiać policję. Jest niezwykle skuteczny. Dokonał około 500 napadów, gdyby policzyć te niezgłoszone oficjalnie. Grant grasuje bezkarnie przez 20 lat. Dopiero Sutton doprowadza do przełomu w śledztwie. Policja od tygodnia patroluje ulice. Pierwszej nocy dokonał 3 włamań. Był tak blisko, a jednak się wymknął. Za to dzięki nagraniom z kamer udało się ustalić, że prawdopodobnie jeździ srebrnym lub szarym Vauxhallem Zafirą. Ekspert w przybliżeniu ustalił rocznik samochodu. Grant znów atakuje. Po nieudanej próbie włamania rzuca się do ucieczki. Policja zauważa go. Zaczyna się pościg. Sprawca ma pół minuty przewagi. Jak na 52-latka jest niezwykle sprawny. O połowę młodsi policjanci biegną za nim przez około 3 kilometry. Gubią jego ślad na parkingu przed supermarketem. Mimo to uderza ponownie. Majstrował przy żarówce. Widziałam go może sekundy. Na pewno był czarny. Patrzyłam na niego, skamieniała ze strachu, zastanawiając się, co zrobi. Wraca do domu. Sąsiedzi nadal niczego nie podejrzewają. Nigdy nie krzyczał, nie wszczynał kłótni, nie podniósł na nikogo ręki. Nie zdradził się ani razu. To na pewno trudne być dwoma ludźmi naraz, ale jemu udawało się to zadziwiająco dobrze. But he did it amazingly well, because, like I said, there's no way. Nigdy bym nie podejrzewała, że jest nocnym prześladowcą. Jeden z policjantów dokonuje ważnego spostrzeżenia. A piece of razor-sharp observation by a patrolling policeman gets results. Zobaczył, że przy ulicy stoi srebrny Vauxhall Zafira. Obserwował ten rejon 2 tygodnie. To auto widział po raz pierwszy. Pomyślał, że należy do kogoś z zewnątrz. Około północy do auta wsiadł mężczyzna i w pośpiechu odjechał. Wkrótce został zatrzymany. Informacja, że być może udało się złapać nocnego prześladowcę, wywołała poruszenie w szeregach policji. Przełożeni byli rozgorączkowani. Byłem przekonany, że złapaliśmy właściwego człowieka. Colin Sutton po 17 dniach od przejęcia śledztwa z dumą mógł stwierdzić, że aresztował sprawcę. Jego przebranie znaleziono w samochodzie. Chodziło o granatową bluzę z kapturem i szary polar z czarnym pasem biegnącym wzdłuż ramion. Obie te rzeczy leżały w jego aucie. Przyparty do muru Grant zaczyna obwiniać pierwszą żonę. Nie chciałam, aby z powrotem pojawił się w moim życiu i angażował w swoją sprawę sądową. Gdy mnie w to wmieszał, przypomniałam sobie o każdym ciosie, który kiedykolwiek mi wymierzył. Him putting me in that case has just made me remember and feel every hit he ever gave me, because that's what he done. Gdy policjanci zdemaskowali sprawcę, ujrzeli 52-letniego ojca, taksówkarza, gracza w krykieta, który regularnie bywał w kościele. Był spokojny i uprzejmy. Pierwszy raz zobaczyłem go w pokoju przesłuchań godzinę po aresztowaniu. Był bardzo kulturalny. Zaczęliśmy rozmawiać o krykiecie, jakie szanse ma Anglia w nadchodzących meczach, czy mamy wystarczająco szybkich rzucających. Musiał być zapalonym graczem. Tak rozmawia się z kolegami przy piwie. Podczas przesłuchania okazało się, że wie, że członkowie rodziny mają podobny profil DNA. Wskazał na swojego potomka. Oznajmił policji, że powinni mnie aresztować. Nie wymówił mojego imienia. Powiedział, wygląda jak ja, jest podobnego wzrostu. Mój najstarszy syn. Pomyślałem, że skoro próbuje obarczyć winą innych, to musiał to zrobić. this guy looking for someone to blame, so you know, you only time pass it on if you really done it. Miałem ochotę rzucić się na niego. I was ready to do something to him, but you know, I couldn't get to him. Wydawało mu się to logicznym rozwiązaniem problemu z DNA. Ale chyba nie przemyślał tej strategii zbyt dogłębnie. Nie wzięto pod uwagę jego argumentów. Wtedy wymyślił kolejną niestworzoną historię, że wrabia go pierwsza żona. Przyszli do mnie policjanci. Delroy zeznał, że zbierałam jego spermę. Nie wiem, jak miałabym niby to robić. I że dałam ją facetowi w szpitalu, aby ją przechował i sporządził próbki. A on oczywiście się zgodził. Nic takiego nie miało miejsca. Absurdalna linia obrony. Jego żona miałaby zbierać spermę Granta w latach 70. i przez wszystkie kolejne lata przekazywać ją komuś, kto włamywałby się do różnych domów, żeby ją tam podrzucać. W osłupienie wprawił mnie fakt, że dwóch przysięgłych uwierzyło w tę wersję. Delroyowi Grantowi postawiono 29 zarzutów za włamania, czyny lubieżne i gwałty. Według policji było ich znacznie więcej. Część ofiar nie chciała zeznawać, niektóre z nich zmarły. Na ofiary upatrzył tych, którzy niechętnie zgłaszają się na policję. Mają problemy z pamięcią, są kiepskimi świadkami w sądzie. Dlatego wybierał osoby starsze. W 2011 roku Delroy Grant został skazany na dożywocie. Gdy dowiedziałem się, że go złapano, poszliśmy z żoną do pubu, aby to uczcić. Jego dom do dziś stoi pusty. Sąsiedzi wciąż nie mogą uwierzyć, że to on był sprawcą całego zła. Nie wiem, kim jest nocny prześladowca, ale na pewno nie był to Delroy Grant. Byłam o tym święcie przekonana. Ponieważ atakował starszych, bezbronnych ludzi i terroryzował ich, wielu twierdzi, że jest wyjątkowym zwyrodnialcem, nawet na tle innych gwałcicieli. Wyrządził wiele krzywd, co nie ulega wątpliwości. Paradoks polega na tym, że jednocześnie był bardzo opiekuńczy. Podtrzymywał starsze panie, które miały problem z poruszaniem się. Starał się być uprzejmy, a później dokonywał gwałtu. Rzadko widuje się takie przestępstwa. Mam nadzieję, że więcej nie będziemy mieli z nim do czynienia. Nie żałuję go. Współczuję wszystkim ludziom, których skrzywdził. Szkoda, że nie został złapany wcześniej. To potwór. Powinien siedzieć w więzieniu do końca życia. Wersja polska SDI Media Polska. Tekst Jakub Sikora. Czytał Paweł Bukrewicz.